to jeszcze chodzi o opadanie jakieś tam, opadanie czegoś tam, nie? Jakoś gdzieś tam czytałem troszkę, ale tak nie do końca ze skupieniem, że to AMC możesz przedstawić sobie też na fast, slow i chyba takie coś podobnie jak AGC, nie? Tak to możesz podobnie ustawić, żeby ono pracowało sobie tak agresywnie lub bardziej wolno, żeby tam niby końcówki podbijać do góry. Coś tam takiego było, nie? Coś tam takiego było, ale to jakoś tak, wiesz, jakoś tak nie do końca wiem, z czym to tam się je. No, może w ten sposób, nie? To jest takie coś. No i mówię, to ja od jakiegoś czasu używam mojego, bo ja mam cały czas procesor włączony. Czyli powiedzmy tą kompresję, zawsze ją mam włączoną, ale już nie na tyle, co zawsze miałem. Zawsze miałem na 25%, a teraz mam tylko na 7. Tylko na 7, bo co? Bo wchodzi wszystko w chaos wielki. Jest to chaotyczne, brzydkie i no. Wiesz, o co chodzi, się, proszę. Dokładnie, zgadzam się tutaj z tym wszystkim. Tak, to powiem Ci tak, teraz słucham tego wszystkiego, nagrywam, zresztą film włączyłem, tutaj nagrywanie na zewnętrznym tym głośniku, to zobaczysz mniej więcej tam, nie odda tutaj telefon tego wszystkiego, ale no mniej więcej będziesz słyszał, jak to z tego głośnika tutaj leci, nie? Tak, zgadza się. Ja kompresora w ogóle nie używam na radiu, kiedy używam tej zabawki, bo wiadomo, o co chodzi. Mógłbym tam delikatnie sobie pozwolić, ale to nie jest dobre, nie? To i tak podejrzewam, że ta modulacja jest tam z tego głośna taka. Stosunek tego sygnału do poziomu tej głośności, tej modulacji chyba jest w zasadzie dobry. Chociaż zawsze może być lepszy, nie? Ale lepiej tego nie przesadzić. Lepiej, żeby był niedosyt, jak mam to, wiesz, gdzieś tam przekoksować, nie? Delikatnie słyszę takie swoje końcówki w tym głośniku swoim, ale to jest bardzo, bardzo delikatne. No ale to tylko wtedy, jak wzmacniacza używam, nie? No ale tylko z oryginalnym mikrofonem jest najlepiej, powiedzmy. Prawie tego nie słyszę. Wiem, że coś tam mówię czasem, jakieś tam. Ale jak jakikolwiek inny mikrofon podłączam, to zaraz jakieś tam chocki, klocki się dzieją i wtedy jest to mocno słyszalne. A to pewnie niedopasowanie, nie, tam oporność i tak dalej. No, tak to wygląda. 22,5 stopnia na tarasie, a tu jeszcze słońce nie świeci w termometr, także podejrzewam, że dzisiaj będzie tak, jak obiecali. Z 28 albo i więcej. Przemek, proszę, z powrotem. Darek, no to panie kolego, no to ty masz więcej jak ja, bo ja mam 22 stopnie w tej chwili. Mniej więcej 22 stopnie, bo byłem jeszcze jakiś czas temu, spojrzałem właśnie na ten moment. Także, kurczę, no, w Norwegii cieplej jak w Polsce. To tak rzadko się zdarza, nie, Krzysiek? Ale to dobrze, że macie ciepło. To dobrze. Oby nie było tylko za ciepło. Ja ci powiem, że takie lato, 25 stopni, to jest, no, dla mnie bajka. Takie lato było kiedyś, jak byłem tam, powiedzmy, szczeniakiem, że to lato można było przeżyć. Ono było normalnie gorące, bo 25 stopni to jest wystarczająco ciepła, żeby, wiesz, żeby czuć, że jest lato, nie? Ale śpisz spokojnie, dzień można przepracować, przeżyć, bez żadnego tam, wiesz, takiego wysiłku, jak jest te 30 parę stopni, bo wtedy to jest dosłownie masakra, nie? A było tak już tutaj w Polsce u nas, parę, no chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, że grzało niesamowicie, to powiem Ci, męka była mocna w robocie nie dało się wytrzymać, Krzysiek, do Ciebie. Ja potwierdzam, bo co tu dużo gadać, ostatnio miałem takich kilka dni, gdzie właśnie przy temperaturze tam 20, ja słyszę breka, to chyba jest Marcin ze Szczecina. Marcin, sekundkę, zaraz Ci tutaj listę podpiszemy. Bardzo ciepło i jeszcze słońce, wiesz, prosto tutaj w okna, w których tam pomieszczeniach robiłem, nie? No to kurde, masakra, po prostu człowiekowi siły opadają, nie? Ty, ale tak się kiedyś zastanawiałem, ci co robią, przecież robią ludzie, tak? Na tych, na rusztowaniach, ocieplenia, gdzieś tam tymi plandekami, foliami, banerami są poprzesłaniani, a to jest jeszcze gorzej, także chyba lepiej na otwartym robić. Ja wiem, że oni tam unikają. Temu słoneczku gdzieś tam uciekają, wiesz, w ciągu dnia, ale to i tak jest, kurde, masakra. Także myślę, że i tak chyba jest dobrze gdzieś tam w środku się schować, niż gdzieś tam na zewnątrz, powiedzmy, otwartym być na słońce, nie, Przemek? Tak myślę. Proszę jeszcze do Ciebie, zaraz chwilę chyba wpuszczę. To chyba był Marcin ze Szczecina, tak mi się wydaje. Jasne. Nie czekają. No, słuchaj, dokładnie, zawsze to wiesz, jak nie jesteś na bezpośrednio to słonko narażony, to gdzieś tam troszeczkę lżej.
lżej, nie? Troszeczkę lżej jest, a jeszcze jak gitarek powieje, to w ogóle jest świetnie. No, to nie zawsze da się, Krzysiek, wiesz, tak zrobić, żeby to słonko nie żało w nas. No ja jestem w hali, także inaczej, ale znowu w hali bardzo gorąco, duszno jest. Dobra, Krzysiek, wpuść kolegę, ale też tylko po kawkę jeszcze jedną i gdzieś tam za chwilę pewnie, jak będziesz miał czas, to zagadamy. Dobra, nie ma sprawy, ja dosłownie muszę uciekać na śniadanie, tutaj Agnieszka Pryka zdała, żeby iść. Ale jeszcze wpuszczę Marcina, chyba wymienię chociaż tutaj raporty. Marcin, proszę, Przemek 5.8 na koniec, zresztą wszystko na filmie będzie, puszczę na YouTube'a, zobaczysz. Także na razie dzięki, do Zasi, proszę Marcin. No, cześć Krzysiek, cześć, witam Cię serdecznie ze Szczecina, ciepłego tym razem. Piątka, dziewiątka, słuchaj, bardzo mocno, ja o audio nie opowiadam, bo wiesz jak Cię słychać, także proszę mikrofon do Ciebie. Słuchaj, no to ja też nie będę opowiadał o audio, bo widzę, że robisz postępy i z dnia na dzień jest coraz lepiej. Naprawdę jest coraz lepiej. Ładne, wygładzone w tym momencie. Zresztą co ja tu będę Cię, wiesz, no nie będę Cię chwalił, bo obrośnie szpiórka, jak to mówią. Zobaczysz, wszystko nagrywa się. Będziesz mógł sobie porównać modulację do Przemkowej. O, będzie film na YouTubie rzucony. Także co? Temperaturę podawałem, Marcin, także witam oficjalnie. Powiedz mi jeszcze, jaki tam raport pogodowy w Szczecinie jest, ale u Was chyba tak ciepło nie jest, z tego co wiem, over. Nie, no Krzychu, jest, powiem Ci, 20, chyba 3 czy 4 stopnie, no nie wiem, czy słyszałeś o akcji podtopień w Szczecinie, bo to pokazywali wszędzie, także Szczecin był pod wodą parę dni temu, także samochody po dach, nie, w garażach pozalewane, po prostu cyrki nie z tej ziemi. No ale powoli ludzie się zbierają jakoś do kupy i powiem Ci szczerze, że przy następnych opadach też mam nadzieję, że połowa będzie przygotowana, przynajmniej samochody będą trzymali u góry, nie? No masakra. Będzie dużo tanich aut przynajmniej ze Szczecina. Ty Marcin, a powiedz mi jeszcze tak, który rejon Szczecina najbardziej był tutaj zalany, over? Słuchaj, nie ma reguły, bo i Warszewo, wyobraź sobie te górne Warszewo, wydaje się, że ta woda, wiesz, gdzieś może spływać z tej góry, nic podobnego. Tak zabetonowali swoje Warszewo, że praktycznie tam było tak samo źle jak na Pogodnie, nie? Na Pogodnie, na Gumieńcach, generalnie wszędzie, nie? To potoki szły wody, nie? To nieźle tam dało. Ja wiem, bo tu na bieżąco śledzę informacje, czy to w radiu w pracy, czy to później po tym, po robocie w telewizji, no to kurde, nie ciekawie. To nie wiem, no takiego czegoś chyba dawno, dawno nie było. No tam wiesz, no ja nie pamiętam, żeby tak mocno Szczecin zalało. No tego nikt nie pamięta. Słuchaj, strażacy, którzy się tam wypowiadali w mediach, to mówili, że przez 40 lat nie widzieli czegoś takiego, nie? No ale to, słuchaj, to było do przewidzenia, że po tak długich upałach, wysokich temperaturach coś będzie, wiesz, coś będzie się działo, nie? To, no i to trzeba się przygotować przyszłościowo na takie akcje, no nie ma innej opcji. No kanaliza w Szczecinie nie dawała rady, nie? Nawet nie wiem, czy kojarzysz jeziorko na Derdowskiego, na Kusłońcu. Ale numer nieźle. Na koniec uciekło troszeczkę, ale wszystko odebrałem. Marcin, uciekam na śniadanie, także jakby co to do za chwilę wrócę do tego radia pewnie. Słuchaj, film na YouTube'a wpuszczę, będziesz mógł sobie posłuchać, jak to leciało, ok? Ja muszę uciekać, proszę. Dobra, Krzysiek, pod jakim tam hasłem to szukać? No u mnie na kanale, Krzysztof OS129. Dobra. No, to ja lecę. Trzymaj się, pozdrawiam wszystkie słuchające stacje, Przemka, oczywiście Ciebie, wszystkich kolegów. Niedługo wrócę. Okej, cześć, trzymaj się.